Niedawno zatrzymano siostrę zęk, gdy niosła księgi ze słowami Boga. A wczoraj jeden z przywódców spytał, czy chce przejąć jej obowiązki. Trochę się wahałam. Dopiero ją aresztowano i nie wiedzieliśmy, co się z nią stało. Co będzie jak mnie też aresztują podczas dostarczania ksiąg? Trochę się bałam i chciałam zrezygnować. Lecz byłby to bunt przeciw Bogu, więc się zgodziłam. Wciąż jednak się trochę boję i nie wiem, co robić. Hmm. Siostro, mając taki problem, trzeba szukać prawdy. Gdy Bóg powierza nam ważne zadanie, jesteśmy poddawani próbie. Tak. Sprawdza, czy mamy prawdziwą wiarę, czy zadbamy o interes kościoła. Sama miałam takie doświadczenie i o nim opowiem. dobrze. To było tuż po wybraniu mnie na przywódczynię. KPH wznowiła aresztowania członków Kościoła Boga Wszechmogącego. Byłam nieco zaniepokojona. Sytuacja była tak zła, że chodząc co dzień na różne spotkania, mogłam zostać aresztowana przez policję. Na pewno by mnie torturowali. Byłam słaba fizycznie, nienawykła do cierpień, więc jak mogłabym znieść tortury? Przeraziło mnie to i nie chciałam przyjąć tego obowiązku. Lecz gdy pomyślałam, że to bracia i siostry mnie wybrali, okazując zaufanie, nie mogłam odmówić przyjęcia tego zadania tylko ze strachu nie odpowiedziałam. Nadaje się? Nigdy nie byłam przywódczynią. Jeśli napotkam trudne problemy, czyż nie opóźnię dzieła kościoła? Przywódca odpowiedział mi. Obowiązki są szansą na rozwój. Rób to, co w Twojej mocy. Tak. Usłyszawszy te słowa, przyjęłam ten obowiązek. Jednak wkrótce dostałam kilka wiadomości od mojej przywódczyni. Informowała mnie, że aresztowano siostry Li i Wu oraz kilku współpracowników z innych kościołów. Więc mieliśmy być czujni. Wtedy wpadłam w panikę. Jak mogli aresztować tyle braci i sióstr? Pomyślałam, dopiero co widziałam się z siostrą Li. Czy policja mnie również obserwuje? Jeśli mnie obserwują, to wkrótce mnie aresztują, bo kamery monitoringu są wszędzie. W tej sytuacji wypełnianie obowiązków jest niebezpieczne. Ilekroć o tym myślałam, czułam strach. Bałam się, że zostanę aresztowana w trakcie pracy. Mogło się zdawać, że wypełniam swoje obowiązki. Lecz ja nie wkładałam w nie serca. Rzadko myślałam, jak wypełniać je dobrze. Gdy bracia i siostry mieli problemy, nie chciałam im pomagać. Wkrótce dostałam nową wiadomość: że policja zmusza zatrzymanych do identyfikacji członków kościoła, ustawia blokady na ulicach, przeszukuje ludzi. Siostra przypominała mi o ostrożności. Jeszcze bardziej się zmartwiłam. Policja miała już dość informacji na temat braci i sióstr. Czy to możliwe, że porobili nam zdjęcia, gdy ostatnio spotkaliśmy się z siostrą Li? Jeśli nas nakręcili, to oglądając nagranie na pewno się zorientują, że to ja kieruję pracą kościoła. Jeśli mnie zamknął, Torturami na pewno wymuszą zeznania. Przez całą drogę do domu byłam spięta i podenerwowana. Te wieści mnie przeraziły. Choć było już ciemno, nie zdjęłam okularów przeciwsłonecznych. Nie chciałam ryzykować, że złapie mnie monitoring i że za chwilę mnie aresztują. Wtedy przyszła mi do głowy samolubna myśl. Może przekonam liderkę, by ta starsza siostra mnie zastąpiła? Jest po pięćdziesiątce. Jeśli ją aresztują, prawdopodobnie nie będą jej torturować. Szybko jednak odrzuciłam tę samolubną myśl. Bałam się aresztu i tortur, więc chciałam szybko przekazać zadania starszej siostrze. Co za podłość z mojej strony. Mimo to byłam trochę zdenerwowana. Oczami wyobraźni widziałam dręczonych i torturowanych członków kościoła. Na myśl o tym bałam się jeszcze bardziej. Czemu dali mi tak niebezpieczne zadanie? Co będzie, jak mnie aresztują? Jestem młoda. Czy będę znosić tortury i cierpieć w więzieniu przez resztę życia? Bardzo się bałam i niepokoiłam, więc modliłam się do Boga, mówiąc mu, co czuję. Boże wszechmogący, żyję w ciągłym strachu, że mnie aresztują i poddadzą torturom. Nie umiem się uspokoić podczas wypełniania obowiązków, a nawet chcę je komuś przekazać, i martwię się tylko samolubnie o swoje ciało. Nie chcę bać się ani dać się zwieść Szatanowi. Boże, oświeć mnie i pozwól mi zrozumieć Twoją wolę. Proszę Cię, bym wytrwała w tej trudnej sytuacji. Tak. Przypomniałam sobie hymn ze słowami Boga. Naśladujcie Pana Jezusa. Przeczytam Wam. Świetnie. W drodze do Jerozolimy Jezus przeżywał agonię, jak gdyby obracono Mu nóż w sercu. Mimo to nie miał nawet najmniejszego zamiaru nie dotrzymać słowa. Zawsze towarzyszyła mu potężna siła, kierująca go tam, gdzie miał być ukrzyżowany. W końcu został przybity do krzyża i stał się podobieństwem grzesznego ciała, dopełniając dzieła odkupienia ludzkości. Wyrwał się z pęd śmierci oraz Hadesu. Przed jego obliczem śmierć, piekło i Hades. Utraciły swoją moc i zostały przez niego pokonane. Żył 33 lata i zawsze jak najlepiej wypełniał wolę Boga w zgodzie z Bożym dziełem. Nigdy nie zważał na własne zyski i straty, zawsze myślał o woli Boga Ojca. Ponieważ jego służba Bogu była zgodna z Bożą Wolą, Bóg nałożył na jego barki brzemię zbawienia ludzkości i sprawił, że to osiągnął. A Jezus nadawał się i był upoważniony, by wykonać to zadanie. Znosił niezmierzone cierpienia dla Boga. Wiele razy był kuszony przez szatana, ale nigdy się nie zniechęcił. Bóg powierzył mu tak olbrzymie zadanie, ponieważ mu ufał i kochał go. Jeśli tak jak Jezus, będziecie potrafili zadbać o Boże brzemię i odrzucicie cielesność, Bóg powierzy wam ważne zadania. Byście spełnili warunki konieczne do służby Bogu. Tylko w takich okolicznościach ośmielicie się powiedzieć, że wypełniacie boską wolę i wykonujecie jego zadania, i tylko wówczas będziecie mogli powiedzieć, że służycie Bogu. Amen. Amen. Bogu dzięki. Śpiewając ten hymn, czułam wielkie wzruszenie. W obliczu bólu i cierpienia ukrzyżowania. Pan Jezus niczego nie żałował, ani nie chciał się wycofać, choć ciało miał słabe. Wręcz przeciwnie, wytrwale kroczył w kierunku krzyża i znosił to cierpienie, by dopełnić ofiary za grzech i wybawić całą ludzkość ze szponów szatana. Taka była miłość Boga do ludzi. A jak ja traktowałam Boga? Wypełniając zadanie od Boga, dbałam o własne bezpieczeństwo. Bałam się aresztowania, tortur i męczarni. Kierował mną zwykły strach, a obowiązki pełniłam machinalnie, bez większych efektów. Widząc niebezpieczeństwo, chciałam przekazać zadanie starszej siostrze, ależ byłam samolubna i podła. W obliczu próby nie chciałam nieść świadectwa o Bogu i upokorzyć szatana. Myślałam tylko o swoim ciele i o tym, jak bezpiecznie pełnić obowiązki, bez poświęcenia, wyzyskać Boże błogosławieństwa i wszystko, co Bóg obiecał. W obliczu przeciwności chciałam dla własnego bezpieczeństwa porzucić obowiązki, a nawet buntowałam się przeciw Bogu. Lecz zdawszy sobie sprawę, że chciałam targować się z Bogiem, nie mogłam nic powiedzieć. Tak. Pomyślałam o Piotrze, który poddał się Bogu pomimo wielkich trudności. Nigdy nie dbał o to, co z nim będzie, lecz poświęcał się, by spełnić wolę Boga. Ukrzyżowano go głową w dół, co było świadectwem o Bogu. Tak. Porównując siebie z Piotrem, Miałam poczucie wstydu i winy, więc stanęłam przed Bogiem w modlitwie. Boże. Ta sytuacja obnażyła mój egoizm i podłość. Bałam się iść do więzienia i cierpieć, nie myśląc, jak nieść o Tobie świadectwo. Boże. Nie chcę myśleć o korzyściach i stratach. Chcę spełnić swój obowiązek, by Cię zadowolić. Jeśli będą mnie prześladować, podporządkuję się. Przysięgam na życie, że będę świadczyła o tobie i nie będę jak Judasz. Amen. Po modlitwie poczułam, że wraca spokój i rozsądek. Przypomniałam sobie słowa Boga: Nic, co dzieje się we wszechświecie, nie dzieje się bez mej decyzji. Czy jest coś, co nie byłoby w moich rękach? Amen. Nagle wszystko miało sens. Jasne. Nawet jeśli co dzień będę chodzić na spotkania, aresztują mnie tylko za zgodą Boga. Tak. Jeśli Bóg zarządził, bym doświadczyła prześladowań, to nawet gdybym się ukryła, i tak mnie aresztują. Wszystko jest w rękach Boga, więc powinnam przyjąć każdą sytuację. Zrobię wszystko, by wdrożyć nasze zasady bezpieczeństwa. Lecz, gdyby mnie aresztowano, podporządkuję się Bożym planom. Tak. Oświecenie słów Boga dało mi wiarę i siłę, więc od razu poczułam się wolna. Od tamtej pory, chodząc na spotkania, byłam spokojna, mniej się bałam. Dzięki. Tak. KPH wściekle kontynuowała aresztowania. Lecz widząc, jak słowa Boga dały wiarę braciom i siostrom, jak kontynuowali pracę, ja też czułam inspirację i mogłam się skupić na swoich obowiązkach. Wyraźnie czułam, że to Bóg mnie prowadzi. Rozwiązywałam problemy braci i sióstr. Praca kościoła też szła naprzód. To mi pokazało, że choćby szatan się rozzuchwalił, nigdy nie przeszkodzi dzieł Boga. I tak umocniłam się w wierze. Dziękujmy, Bogu. Bogu. Mhm. Sądziłam, że po tym wszystkim mam już właściwą postawę. Więc nie sądziłam, że gdy Bóg znów coś dla mnie zaplanuje, znów całkiem mnie zdemaskuje. W lipcu zeszłego roku przywódczyni powiedziała, że od dwóch miesięcy. Policja śledzi siostrę Liu, z którą utrzymywałam częsty kontakt. Obserwowano też braci i siostry, z którymi siostra Liu miała kontakt, a także mnie. Stwierdziła też, że policja sfotografowała miejsca spotkań, gdzie bywała siostra Liu. Poradziła mi, bym powstrzymała się od kontaktów z braćmi i siostrami. Po tych wieściach. Nie umiałam zachować spokoju, i myślałam: Często widuję siostrę Liu, a ostatnio mm, pojechałam z nią nawet na przejażdżkę rowerową. Ta droga jest usiana kamerami. Jeśli mają nas na nagraniu, będę mieć kłopoty. KPH coraz zacieklej aresztuje chrześcijan. Jeśli mnie teraz aresztują, nie wiadomo, jakim torturom mnie poddadzą. Może pobiją mnie na śmierć. Im dłużej o tym myślałam, tym bardziej bałam się i nie mogłam czytać słów Boga. Wkrótce potem dowiedziałam się, że w mieszkaniu siostry liu są księgi ze słowami Boga. Jeśli szybko ich nie zabierzemy, policja na pewno je tam odkryje i dom Boży poniesie szkody. Lecz ja byłam rozdarta. Policja prowadzi zaciekłą kampanię aresztowania wierzących. Jeśli przenosząc księgi, natknę się gdzieś na policję, czyż nie będą mieć niezbędnych dowodów? Nie ma szans, by przesłuchanie obyło się bez tortur. Może skończyć się moją śmiercią. Tak więc nie chciałam się tym zająć. Zastanawiałam się, czy chcę przymknąć oko na to, że Dom Boży poniesie szkody, jeśli nie zadziałam. Przez te sprzeczne myśli nie potrafiłam podjąć decyzji. Nazajutrz natrafiłam na te słowa Boga: Przeczytam Wam, świetnie dobrze. dobrze. Antychryści są skrajnie samolubni i podli. Nie mają prawdziwej wiary w Boga, a tym bardziej oddania. Kiedy natrafiają na problem, chronią tylko siebie. Nic nie jest dla nich ważniejsze od własnego przetrwania i bezpieczeństwa. Nie obchodzą ich szkody wyrządzane domowi Bożemu, o ile sami żyją i nic się im nie dzieje. Usposobienie takich ludzi jest podłe. Nie myślą o braciach i siostrach, ani o domu Bożym, tylko o sobie. Są antychrystami. Jak więc radzą sobie ci, którzy są oddani Bogu i mają prawdziwą wiarę w Boga? Będą zabezpieczać interesy Domu Boga, chronić ofiary Domu Bożego przed szkodą i czynią ustalenia dla przywódców i pracowników braci i sióstr, by zminimalizować straty. Z drugiej strony antychryści w pierwszej kolejności chronią siebie, ignorując dzieło Domu Bożego. Gdy wielki Czerwony Smok przeprowadza aresztowania, szkody wyrządzone Kościołom są dotkliwe. Antychryści poddają dzieło i ofiary Domu Bożego wielkiemu, czerwonemu smokowi. Nie przysyłają nikogo, by zaradził kłopotom, lecz je ignorują. Jest to zdrada w kolejnym przebraniu. Ludzie, którzy są lojalni wobec Boga, dobrze wiedzą, że wiąże się to z ryzykiem i są gotowi je podjąć, aby zająć się następstwami i ograniczeniem strat Domu Bożego do minimum, zanim sami się wycofają. Nie myślą najpierw o swoim bezpieczeństwie. Czy ludzie, choć trochę nie troszczą się o własne bezpieczeństwo? Któż nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, musisz jednak podejmować ryzyko, by wypełnić swój obowiązek. To twoja odpowiedzialność. Nie stawiaj własnego bezpieczeństwa na pierwszym miejscu. Dzieło Domu Bożego i to, co Bóg wam powierza, jest najważniejsze. Antychryści najwyżej cenią własne bezpieczeństwo. Wierzą, że nic poza tym ich nie dotyczy. Nie obchodzi ich, że komuś coś się stało. Póki nic złego im się nie dzieje, czują się swobodnie. Nie ma w nich lojalności. Wynika to z natury Antychrysta. Amen. 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 To sama prawda, tak. Te słowa Boga mnie poruszyły. Antychryst. Ma samolubne usposobienie. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, woli narażać dzieło domu Bożego niż siebie. Nie ma sumienia czy rozumu, ani odrobiny lojalności wobec Boga. Gdy ja napotykałam niebezpieczeństwo, myślałam tylko o tym, jak się ochronić i uniknąć ryzyka. Słysząc, że księgi słów Boga są w mieszkaniu, wiedziałam, że jeśli ich nie usunę, policja może je znaleźć i skonfiskować, a Dom Boży poniesie straty. Powinnam była potraktować zabranie ksiąg priorytetowo, lecz bałam się, że policja mnie aresztuje, podda torturom i zadręczy, a może nawet stracę życie, więc nie zajęłam się tym. Czy więc nie przekazałam policji tych ksiąg ze słowami Boga? Zawsze przedkładałam własne bezpieczeństwo nad interesy domu Boga. Chciałam być ostrożna, lecz działałam na szkodę jego domu. Jakie to nieludzkie z mojej strony! Choć z pozoru nie byłam tak grzeszna jak antychryst, usposobieniem nie różniłam się od niego. Byłam samolubna i podła. Gdybym nie żałowała, spotkałbym mnie Boży gniew i odrzucenie. Jeśli ktoś wierzy w Boga i jest mu wierny, nie patrzy na swoje bezpieczeństwo. W kluczowych momentach przedkłada interes domu Bożego nad własny. Czuję podobnie jak Bóg. Tak. Pojęłam, że muszę odrzucić swoje szatańskie usposobienie. I bez względu na zagrożenie, być gotowa, by chronić interesy Domu Bożego. Chciałam zaufać Bogu i zabrać te książki, by choć trochę ograniczyć szkody. Tak. Potem wciąż wracałam do tej kwestii w modlitwach i prosiłam Boga, by dał mi wiary i uwolnił mnie od bojaźni i strachu. Dwa dni wcześniej widziałam film pod tytułem Napiętnowana. Bohaterka znosiła prześladowania i aresztowania od 13 roku życia. Przez 28 lat była trzykrotnie aresztowana i doświadczała prześladowań. Jednak nie bacząc na ból czy trudności, a nawet gdy groziła jej śmierć, polegała na słowach Boga, by przetrwać każdą sytuację. W efekcie pokonała szatana, trwając przy świadectwie. Tak. Nawet po wyjściu z więzienia wypełniała swój obowiązek. Myślałam też o innych braciach i siostrach, których aresztowano, torturowano i poddano praniu mózgu. A oni przetrwali prześladowania dzięki słowom Boga. Zrozumiałam, że nieważne jak okrutny jest szatan, bo jeśli szczerze polegamy na Bogu i kierujemy się Jego słowami, to pokonamy szatana i wytrwamy. To pomogło mi odzyskać wiarę. Już się tak nie bałam. Byłam zdopingowana. Tak. Zastanawiałam się też nad sobą. Nie chciałam podjąć się takiego niebezpiecznego zadania, ponieważ bałam się tortur ze strony policji. Nie chciałam cierpieć ani umrzeć. Pomyślałam o fragmencie słów Boga. Ścieżka, którą prowadzi nas Bóg, nie wiedzie prosto w górę lecz jest krętą, wyboistą drogą. Bóg mówi, że im bardziej kamienista jest ścieżka, tym lepiej może ukazać nasze kochające serca. Jednak nikt z nas nie potrafi sam odkryć tej ścieżki. W ramach swego doświadczenia przemierzyłem wiele kamienistych ścieżek i znosiłem wielkie cierpienie. Czasem byłem pogrążony w tak wielkim żalu, że chciałem głośno zapłakać. Lecz kroczę tą ścieżką aż do dziś. Wierzę, że to ścieżka, którą prowadzi nas Bóg. Znoszę więc udrękę tego cierpienia i wciąż idę naprzód. Tak bowiem zarządził Bóg, więc któż może przed tym uciec? Nie proszę o błogosławieństwa, proszę tylko, bym mógł iść tą ścieżką zgodnie z wolą Bożą. Nie staram się naśladować innych, idąc ich ścieżką. Chcę wypełnić swoje postanowienie, by do końca iść wyznaczoną mi ścieżką. Ile ktoś cierpi i dystans, jaki musi pokonać, są wyznaczone przez Boga i nikt nie może nikomu pomóc. Amen. Amen. Dziękujemy Bogu. Myślałam też o tych słowach Boga, bo kto chce zachować swoje życie straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu znajdzie je. Amen. Wtedy zrozumiałam, że los każdego człowieka jest w rękach Boga nasze życie i śmierć. Tylko od Niego zależy, czy mnie aresztują i zamkną w więzieniu, czy poddadzą torturom ja mam się poddać. Tak. Jak wtedy, gdy szatan kusił Hioba, stracił wszelkie mienie, zabito mu dzieci, a ciało miał pokryte brzodami. Bóg nie pozwolił szatanowi odebrać Hiobowi życia. A szatan nie śmiał mu się przeciwstawić. To autorytet Boga. Aha. Hiob był świadom zwierzchnictwa Boga, więc w obliczu skrajnego cierpienia nie obwiniał Boga, a nawet powiedział: Jachwe dał i Jachwe zabrał. Błogosławione niech będzie imię Jachwe. W efekcie zawstydził szatana i zyskał błogosławieństwa. Odkąd Bóg rozpoczął swoje dzieło, zaplanował, kto umrze za wiarę, a kto zostanie uwięziony. Ale w każdym przypadku kryją się za tym dobre intencje Boga. W wieku łaski święci umierali za głoszenie Ewangelii Pana Jezusa, na przykład Piotr. Pozornie, niby go ukrzyżowano, lecz jego dusza wzniosła się do Królestwa Niebieskiego. Na wieki zyskując Bożą pochwałę. Tak. Wielu spośród braci i sióstr, którzy przyjęli Boże dzieło w dniach ostatecznych, aresztowano i torturowano. Ale oni nie ulegli szatanowi. Po wyjściu z więzienia dalej dążyli do prawdy i wypełniali obowiązki, dając wiele wspaniałych świadectw o Bogu. Tak. To zwycięzcy, których Bóg uczynił pełnymi. Ich ciało mogło ucierpieć, lecz zyskali prawdę i błogosławieństwo od Boga. Są jednak i tacy, którzy po aresztowaniu bali się cierpienia, więc zdradzili Boga, braci i siostry, i okryła ich hańba jak Judasza. Obrazili usposobienie Boga i na zawsze stracili Jego zbawienie. Tak. Niektórzy ludzie boją się też uwięzienia. Żyją więc w strachu, nie wypełniając obowiązków, oddalają się od Boga, stają się konkolami i niewierzącymi. Aresztowania ze strony KPH ujawniły, kto jest prawdziwym wierzącym, a kto jest fałszywym. To potwierdza, jak mądry i sprawiedliwy jest Bóg. Tak, tak. Zrozumiałam więc, że poprzez konieczność zabrania ksiąg Domu Bożego. Bóg poddaje mnie próbie, by sprawdzić, czy jestem Mu wierna i czy wytrwam przy świadectwie o nim. Gdy to zrozumiałam, postanowiłam przedkładać obowiązek ponad wszystko inne. Jeśli mnie aresztują, zaryzykuję własne życie, by wytrwać przy świadectwie. Nie ulegnę szatanowi. Amen. Poczułam wtedy wielką ulgę i dogłębny spokój. Dziękowałam Bogu za Jego zbawienie, za oświecenie i przewodnictwo, bo doświadczając trudności, pojęłam niektóre prawdy i wyciągnęłam praktyczne wnioski. Dziękuję. Z samego rana pomodliłam się do Boga, prosząc, by dał mi wiarę i odwagę. Chciałam poddać się Jego przewodnictwu. Tamtego dnia akurat padało, na ulicach było pusto, więc poszłam do mieszkania i zabrałam z niego wszystkie księgi ze słowami Boga. Dziękujmy Bogu, nie? Tak. Potem poczułam się ogromnie szczęśliwa i spokojna. Te wszystkie moje przeżycia tylko mnie obnażyły i udoskonaliły. Byłam samolubna i pozbawiona człowieczeństwa. Lecz udoskonaliłam swoją wiarę i uległość. Dzięki słowom Boga na nowo zrozumiałam Jego wszechmoc, zwierzchnictwo i mądrość. I mogłam praktykować prawdę w trosce o dom Boży. Dziękujmy Bogu. Choć nie wiem, co jeszcze może mnie spotkać. Już nie czuję takiego strachu. Nie jestem bojaźliwa. Chętnie poddam się zwierzchnictwu Boga i będę spełniać swoje obowiązki. Dziękuję Bogu, że mnie zbawił. Amen. Dziękuję Bogu. Bogu. Amen. Twoje świadectwo bardzo mi pomogło. Teraz już wiem, jak mam postępować. Dziękuję. dziękujmy Bogu. Bogu.